jak to jest, że zawsze znajdą się oponenci, żeby nie wiem co. Czy człowiek zarabia złotówkę dziennie, czy milion dolarów, zawsze będzie coś niechalne. Ale są tacy, którzy twierdzą, że obecnie w PZW nic się nie dzieje. Ochrona trzech tarlisk tutaj na Żeraniu. Reforma. Zarybianie. Nie jestem zwolennikiem zarybiania, ale jeżeli są pewne umowy, trzeba się z nich wywiązać. Poza tym wytłumaczcie plebsowi tej części wędkarskiej, która myśli, że zarybiania są ryby. Nie wytłumaczyć. Jeżeli nawet nie będą zarybiać, to powiedzą: o, ci to nie zarybiają, tam się zarybiali. To... Ale to nie ma o czym rozmawiać. No. Z kretynami się nie rozmawia. No, widać, każdy wypad zarybieniowy jest udokumentowany. Tir troci wpuszczony poniżej zapory. Oczywiście ona pójdzie do, no gdyby ta przepławka i tak dalej, wiadomo, pójdzie sobie do morza, ale to już jest coś, tak? Jakiś tam wędkarz złowi opot. Zawsze coś. Jak to nic się nie dzieje? Jak to nic się nie dzieje? No właśnie dzieje. Pewien wędkarz o podobnej maści brody, no ja akurat taką brudkę mam, czyli w kolorze szronu, wypowiada się, że skasowanie no-killu, czy no-killa, jak to woli, na kanale żerańskim to jest coś bardzo złego. Przede wszystkim jest zakładanie takiego no-killa jest niezgodne z prawem. Ja jestem również za wypuszczaniem ryb, ale jeżeli jest coś niezgodne z prawem, to trzeba to prawo zmienić i dopiero wtedy, powiedzmy, tam założyć no-kill. Ja nie wiem, jak to jest w prawie zdrajców z 1939 roku i w prawie tych samych, czyli zdrajców jałtańskich, czyli brytoli. Być może tam rzeczywiście nie potrzeba. Jest takie prawo, że można w każdym momencie nakładać na dany odcinek czy na dany zbiornik akwen no-kill. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Skoro zakładanie no-killa na odcinku Wisły od mostu do mostu, że nie wolno zabierać trzech ryb, sums, sandacz, szczupak, to należy również zdjąć tego no-killa z tego odcinka Wisły. Co z tego, że jest no-kill, jak mój znajomy z mostu widział, jak kilku pampersów fotografowało dwie wielkie rapy. Ale to grube takie, 5 kilo może nawet więcej. I tak, i siak, i tak jak kulturyści, i to, i śmojowo z tą rapą. I te mordy pampersowskie takie uśmiechnięte, wiecie. Krzywe ryje. Takie krzywe ryje i takie uśmiechy studyjne. I co z tego, jak puścili te ryby, one do góry kołami popłynęły dalej. To jest właśnie no kill. To jest no kill. No my jesteśmy no killem i wyciąga tą siatkę, słuchajcie, 20 kilo. Na dnie ryba biedna, te płetwy wchodzą w oczka siatki, ta na dole się dusi, flaki ma przygięte, ociera się ten śluz, ociera się łuska, to jest naturalne, tak uda, my to mamy skórę, włosy, skórę, kilka, chyba 7 rodzajów na skórku, a ona ma śluz i łuskę, a już potem w tą skórę wchodzi różny pasożyt i syf. Ale nie co tam, pytam jednego, tak, znaczy pytam go normalnie, słuchaj, ale to jak trzymasz tej siatce, nie, to nic się tej rybie nie dzieje. Ja mówię, no ale to co, przecież tarle też się ociera, zobacz jakie rany ma po tarle. No w tarle się ociera, ale no nie potrafię. Dlatego ten no-kill z możliwością na przykład trzymania ryby w siatce, no to jest gorsze niż zabicie tej ryby. Albo tak jak wcześniej powiedziałem, no-kill z fotografowaniem się ryby, męczone są te sumy na szubienicach, słuchajcie. Te ryby przetrzymywane, żeby... Nie, no to jest po prostu zbrodnia. Jeśli tak dalej będzie, to przez właśnie tego typu no-kille zainteresują się nami organizacje proekologiczne albo ekologiczne i całkowicie będziemy mieli zakaz łowienia. Oszroniony pan czepia się Grześka Sybilskiego. Czepia się Roberta Ryczkowskiego, a nie Rychnowskiego. Mówi tak mgliście i ośli źle, że tak jakby Grzesiek
Rzadko bywał na rybach, porównując go do innych. Grzesiek każdy moment, to poza domem praktycznie to jest na rybach. Każdy weekend z kołem i tak, i tak. Najgorzej to jest mówić o kimś, kogo się nie zna i się nic nie widzi. Więc to jest bzdura, bo Grzesiek każdy moment wykorzystuje na ryby. Oszroniony pan mówi, że tak jakby byli po Budaprenie i coś tego typu. Ja bym tak proponował, żeby oszroniony pan przyjechał do Warszawy z tej, od tych zdrajców jałtańskich i żeby podszedł do Roberta Ryczkowskiego i powiedział mu, że wygląda jak ćpun po Budaprenie. Rentę ma gwarantowaną. I to we funtach. Powiedzcie mi, jak to jest. Państwo łoży na swojego ziomala pieniądze za... Ten człowiek jest wykształcony między innymi właśnie za pieniądze państwowe. A potem taki człowiek jedzie za granicę i tam płaci podatki. I tam sprzedaje tą wiedzę, która została mu tutaj, który został tutaj nauczony. Jak to jest? Ja tego nie mogę zrozumieć. Ja rozumiem pewne kwestie, tak jak jakieś tam emigracje, coś, wędrówki, konieczność. Ale w większości to nie jest konieczność, tylko to jest kultywowanie kultu złotego cielca. Czyli mamona, więcej mamony. Większy luksus w życiu. Tak to jest. A moja ojczyzna? A kij jej w oko, co tam ojczyzna? I teraz człowiek, który płaci podatki u zdrajców jałtańskich, człowiek, który nie został w mojej ojczyźnie, a tutaj w tym miejscu jest moja mała ojczyzna. Bo każdy z nas ma swoją małą ojczyznę i z tego jest duża ojczyzna. I taki człowiek krytykuje coś, co się dzieje tutaj? Na Boga litość! To już nawet nie jest żenujące. Poza tym, jeżeli się kogoś, tak jak Grześka Cybilskiego, dalej GES, Grzesiu, przepraszam, nie gniewaj się. IRR, czyli Roberta Ryczkowskiego, jeżeli się krytykuje, to trzeba uzasadnić, dlaczego się krytykuje. A pan z oszronioną brodą mówi, że tam jest szereg, że w ogóle to szereg różnych głupot mówili, a wymienia tylko jedną rzecz, że byli za tym, żeby nie było nauki. Jeżeli się kogoś oczernia, jeżeli się kogoś krytykuje, to się mówi dlaczego i uzasadnia się dlaczego. Tak przynajmniej postępuje człowiek intelektualista lub człowiek przytomny. W innych przypadkach to jest... A dlaczego ten liść jest zielony? Dlaczego tutaj nie ma na przykład krzaka? Tak? Nie. A dlaczego ta woda jest mokra? Bo jest mokra. A dlaczego ogień jest gorący? Bo jest gorący. I to jest właśnie uzasadnienie gawiedzi, plebsu, prymitywu, lumpen proletariatu. To jest właśnie tego typu uzasadnienie. Trzeba mówić. Nie podoba mi się. Zresztą, co ja będę mówił? Kto jest kumaty, to wie o co. Pan z oszronioną brudką zaproponował, żeby puszczać filmy szkoleniowe dla młodzieży od zdrajców jałtańskich. Co to znaczy filmy szkoleniowe dla młodzieży? To znaczy, że co? Że oczywiście, żeby pokazać młodzieży w jak najszybszym czasie wyjąć jak największą ilość ryb i trzymać ich w siatach i potem podnosić i ważyć i żeby te ryby tratowały jedną, drugą, żeby się ocierały, niszczyły sobie śluz, niszczyły sobie łuskę, flaki, a potem puścić, o jacy my jesteśmy takie filmy szkoleniowe? To są filmy Hitlerjugend, a nie filmy szkoleniowe. Te filmy to bardziej by pasowały dla Hitlerjugend,
a nie jako filmy szkoleniowe dla polskich dzieci. Szkolenie młodzieży, edukacja młodzieży polega na tym, że od samego początku trzeba uczyć młodzieży szacunku do ekosystemu. Zacząć od zbierania śmieci, od tłumaczenia, co to jest życie, co to jest woda, co to jest tlen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały ekosystem, łańcuch, potem zbieranie śmieci. Tego trzeba. Szacunku dla zwierzęcia, od powiedzmy tam ryby, a skończywszy na robaczku. A nie! Jedna za drugą i potem ta ryba to się nazywa 1000 punktów. To jest nazwa ryby. 1000 punktów, 350, to branie na klatę, czy to jest w ogóle dno? I to jest według niektórych wychowanie młodzieży. Hitlerjugend, jeszcze raz powtórzę. Kolejna rzecz pana z oszołomioną brodą. Powiedział, statut powinni ustalać, tworzyć prawnicy z wędkarzami wyczynowymi. No, nie mam pampersa i na szczęście nie mam zajadu, ale tutaj z pampersem o mało się nie, że tak powiem, tak. Co to znaczy z wędkarzami wyczynowymi? Czyli wędkarz wyczynowy to jest ten, który ma licencję. Dobrze, okej. Okay. Ale jeżeli ma licencję, to znaczy, że co? Że on jest, co zna się? Jak tak się zna? Nie będę mówił teraz imienia i nazwiska, ale dobra, powiedzmy, że w pierwszej piątce czołowy zawodnik, wyczynowy zawodnik polski, gdzieś tam na białego robaka kilkadziesiąt, ponad 50 czy 60 boleni walnął metodą spławikową i to się liczyło do tego. Potem do siaty, z siaty wypuszcza i 3/4 boleni nieżywy. A reszta poszła i to pewnie też tam 90% nieżywy. I to znaczy, że tacy ludzie, którzy takie rzeczy robią, ja nie wiem, że wszyscy, ale to oni statut. Boże, 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 Boże. Nie wiedzą, co czynią. Nadto jeszcze pan oszołomiony, że statut powinni ustalać prawnicy i tam nasi tego zgodnie z XXI wiekiem i Unią Europejską? Z czym? Z Unią pana Schumana? Specjalnie, słuchajcie, wziąłem zapis Adolfa Hitlera. To był, nie wiem, czy tam 30 kwiecień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, ma 30 dni, dobrze, szybko. Co powiedział Adolf Hitler na chwilę przed swoją śmiercią? Trzecia Rzesza przegrała. Bo to, co chciała stworzyć, nie wyszło. Ale następnym razem, nie drogą wojną, nie drogą wojny, zdobędziemy świat. Drogą wojny próbowaliśmy 2 razy. Nie udało się. I należy przestać. Natomiast jest inna możliwość. Jeśli zaczniemy podbijać Europę gospodarczo. Kto dzisiaj w Europie jest haziajem i przodownikiem gospodarczym? Niemcy! Czy Adolf Hitler był głupim człowiekiem, mówiąc to w dzień lub dzień swojej śmierci? Nie. A tu pan Sinobrody mówi, że Unia Europejska, właśnie Unia Europejska to jest to? To jest właśnie to! To jest właśnie to! Co przepowiedział Adolf Hitler? I ten pan powołuje się na Unię Europejską? Boże, bądź miłości dla tego grzesznika. Ten pan oszeroniony mówi, że dostaje maile z jakimiś plotkami, ale skąd wiesz, że to plotki, skoro dostaje maile? I mówi, że to jako plotki i mówi o rzeczach prywatnych ludzi mu obcych.
Ja się pytam, czy byka bolą jaja, jak krowa się cieli? Co temu panu do tego? Poza tym ten jego bełkot jest niezgodny z prawdą. Nie byłoby naprawdę wstyd wchodzić komukolwiek do domu z zapłodzonymi butami, buciorami, walonkami wręcz. Ten pan mówi o ubekach, esbekach, a jak on się zachowuje? To ja też mogę powiedzieć, że ludobójca Churchill z Wielkiej Brytanii, z Anglii, był ludobójcą, dlatego że głodem zamordował w bestialski sposób ponad 3 miliony osób. Polaków zginęło w czasie II wojny światowej 6 milionów. Zobaczcie. I o tym większość z was nie wie. Że ten Churchill, który to był niby naszym sojusznikiem, ale tego? Nie. On był takim samym sojusznikiem dla Polski jak Hitler, jak Stalin. I teraz klękają dla niego i podatki mu, słuchajcie, że tak powiem, wręczają, tak, niektórzy, no. Że pan Churchill zabił 3 miliony osób samym głodem. Nie, to jest jakaś tylko niewielka namiastka tego, ile osób wymordował. A ile osób wymordował pan Churchill, wrzucając nad w ręce Stalina razem z Żydem Rooseveltem. Ale ja weryfikuję tę informację i sprawdzam w miarodajnych i wiarygodnych źródłach. Tak, Churchill tego dokonał, czyli ja mogę tak powiedzieć. Ale znowu dostaję maila drugiego, że Józef Stalin to jest przyjaciel Polski i w ogóle 17 września 1939 roku to oni napadli Polskę dlatego, żeby bronić swojego kraju. I ja to weryfikuję. Ja nie mam takich danych, więc ja tego nie powtarzam. Trzeba powtarzać plotki, panie oszroniony, które są wiarygodne i miarodajne, a nie plotki a la Stalin. Bo to już nawet nie jest żenada. To już nawet nie jest dno pod dnem. To jest coś, czego nie ma w aktualnym słownictwie w dziejach ludzkości. Tego się nie da określić. Takie właśnie tego typu wynurzenia, że Stalin to dobry tata i tak dalej, w oczach intelektualistów, w oczach ludzi przytomnych, w oczach ludzi normalnych, to nawet nie są brednie. I tego typu plotki w ustach innych ludzi wywołują u ludzi inteligentnych, ludzi normalnych te same uczucia. No po prostu, no nawet człowiek nie chce powiedzieć Ruhe! Won! Pan oszroniony brodą, przepraszam. No nie samo. Mówi, że napisze pismo do pana Rafała Trzaskowskiego. Pan Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy obecnie. I pan Rafał Trzaskowski powiedział, po co nam lotnisko w Polsce, skoro mamy w Niemczech? Pan Rafał Trzaskowski mówi, że jego urząd kontroluje kontrolowane ścieki, które wymordowały miliony ryb w zeszłym roku. Jeszcze przedwczoraj pan Rafał Trzaskowski mówi, tak, to trzeba zamknąć kopalnię Turów, ale nic nie przebije i nikt nie przebije zdania pana Trzaskowskiego, wypowiedzi pana Trzaskowskiego, kiedy ktoś zapytał pana Rafała Trzaskowskiego, pana prezydenta Warszawy. Boże, przychodzi mi na myśl pan Stefan Starzyński,
gdzie gestapo go rozstrzelało za to, że był prezydentem Warszawy. Nie wyjechał z Warszawy, został do końca. Ciekawe, jak pan Trzaskowski się zachował. Więc pan Rafał Trzaskowski, jak ktoś zapytał pana Rafała Trzaskowskiego o reparacje wojenne, powiedział, że jest to wywoływanie histerii antyniemieckiej. Zatem proszę pana, reasumując, kończąc, epilogując mój dzisiejszy odcinek, proszę pana ze szronem na brodzie. Proszę pana, powiem panu, że wolałbym, myślę, że gdybym się odwołał i napisał pismo do pana Adolfa Hitlera, do pana Józefa Stalina, czy nawet do pana Boga Winstona Churchilla, to szybciej bym miał, że tak powiem, zrealizowaną moją prośbę, niż gdyby pan napisał pismo do pana Rafała Trzaskowskiego. Zatem proszę więcej nie szkalować mojej ojczyzny, mojego narodu i proszę nie szkalować ludzi, którzy chcą przeprowadzić reformę w PZW, bo